Cezary Olszewski był jednym z najbardziej znanych tancerzy w Polsce. Jego umiejętności dały mu szansę na udział w popularnym programie telewizyjnym Tańcu z Gwiazdami. Współpracował tam z wieloma znanymi osobami, takimi jak Grażyna Wolszczak i Magdalena Walach. Wraz z Magdaleną odniósł sukces, zdobywając pierwsze miejsce w 7. edycji programu. Jednak w poniedziałkowe przedpołudnie, 30 października, media obiegła smutna wiadomość o śmierci tancerza. Jak podaje portal ostroleka.pl, Cezary Olszewski został znaleziony martwy w jednym z hoteli w Ostrołęce. Komisarz Tomasz Żerański potwierdził te informacje, dodając, że trwają prace nad ustaleniem okoliczności zdarzenia. Na chwilę obecną przyczyny śmierci 42-letniego tancerza nie są znane. Jania Lesar, również tancerka i znajoma Cezarego z programu Taniec z Gwiazdami, była w szoku po usłyszeniu tej wiadomości. Zdradziła, że od pewnego czasu nie miała kontaktu z Cezarym. Wspominała, że po zakończeniu wspólnej pracy w programie, Olszewski zdawał się odizolować od otoczenia. Wiadomości o nim docierały sporadycznie, na przykład o tym, że prowadzi lekcje tańca czy że mieszka w Warszawie. W czasie trwania Tańca z Gwiazdami za to byliśmy nawet sąsiadami i bardzo często się spotykaliśmy, wyznała Lesar. Potem dodała, że przed laty Olszewski był zabawny i towarzyski. Często się spóźniał, więc musiał nieraz na poczekaniu wymyślić historię. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Śmialiśmy się z tego i wszyscy wiedzieliśmy, że Czaruś właśnie zawsze tak czaruje, że wszyscy będą zadowoleni. Był bardzo dobrym nauczycielem tańca, zawsze była przy nim pełna sala ludzi i świetna atmosfera. Bardzo szkoda, że go już nie ma. Bardzo miło go wspominam, dodała poruszona Jania. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.